Michał Szprendałowicz z telewizji Dami jest dzisiaj naszym gościem i rozmówcą. Dzień dobry. Dzień dobry. Ekspert Radomiaka i o Radomiaku właśnie będziemy rozmawiać. Zbliża się runda wiosenna, chociaż jak widać czapka na głowie, szalik. No tej wiosny nie widać jeszcze. No wiosny nie ma i też jakbyśmy pokazali boisko, to tej wiosny nie ma, chociaż w zasadzie to już możemy się przyzwyczaić, że w zasadzie co roku mamy takie problemy. Ja nie wiem, czy ta kolejka pierwsza wiosenna nie powinna być przesuwana trochę później niż na początek marca, bo takie problemy są w zasadzie w całej Polsce. No i chyba nie jest to przypadek. No już słychać o tym, że w trzeciej lidze w Ekstraklasie mecze są odwoływane. No zobaczymy, jak będzie w lidze drugiej. No ale na razie optymistycznie liczymy, że ten mecz z Rakowem się odbędzie. No ja mimo wszystko nie zapytam o mecz z Rakowem, bo tak jak wspomniałeś, tu jest jednak... To spotkanie może się nie odbyć, jest zagrożone. Zatem zapytam w ogóle o przerwę między rundami. W Radomiaku dość duże ruchy kadrowe. Myślisz, że... No to są takie ruchy, które pozwolą na walkę o coś więcej Radomiakowi. Czy Radomiak dobrze wykorzystał tę rundę, jeśli chodzi o transfery? Ja myślę, że jest troszeczkę doza takiej tajemniczości w tych transferach, bo trudno powiedzieć po niektórych zawodnikach, po meczach sparingowych też, co pokażą chociażby no, Kamil Cupriak, czy Adrian Szady, czy nawet Radek Mikołajczak. No jest tutaj kilku takich zawodników, którzy jeszcze tego potencjału na pewno w tych sparingach nie pokazali. Liczymy, że ten potencjał może być no, dużo większy. No, Radek Mikołajczak to może być jeden z najlepszych zawodników w drugiej lidze. Ma do tego umiejętności, potencjał. Tylko pytanie, czy będzie mu dane to w Radomiaku wykorzystać. Ja myślę, że tak. I też zwróciłbym uwagę tutaj, jeśli chodzi o te transfery, na osobę trenera Jacka Magnuszewskiego. I nie mówię tutaj o personalia tych zawodników samych, ale o to, że trener Jacek Magnuszewski ma taką umiejętność wprowadzania nowych zawodników, stwarzania dla nich takiej koncepcji, tak jak było chociażby z Darkiem Brągielem, tak było, no już nie będę wymieniał tutaj z kilkoma innymi zawodnikami. On potrafi stworzyć dla nich nowe role i wpasowywać ich w ten system gry, także liczę na to, że tutaj trener ogarnie sobie ten zespół, który będzie miał na rundę wiosenną. No kilka tych transferów wydaje się jakościowo bardzo dobrych, zostało wykonanych w takim, nazwijmy to last minute. Czy to twoim zdaniem może w pewnym sensie, no przynajmniej na te pierwsze mecze rzutować, bo jeszcze takiego zgrania, tak to nazwijmy, no w tych sparingowych meczach nie było widać? No, nie będę ukrywał, że troszeczkę jestem zaskoczony tymi ostatnimi transferami. Zaskoczony nie mówię tutaj negatywnie czy pozytywnie. Po prostu słyszeliśmy już wcześniej, dużo wcześniej, że ta kadra Radomiaka już będzie wyglądała mniej więcej tak jak wygląda, że ta kadra jest już zamknięta, że już nowych transferów nie będzie. No a tutaj w ostatniej chwili dowiadujemy się, że jeszcze ta kadra została skorygowana. No ale dobrze, no to traktujmy to optymistycznie. To nie są transfery, które jakby tutaj budzą jakiś wielki podziw w całym kraju, tak, nie rzucają na kolana. No natomiast na pewno warto tutaj uzupełniać tę kadrę, jeżeli są na to pieniądze, są na to możliwości. Są to zawodnicy nieanonimowi, przede wszystkim Michał Grudniewski, więc no myślę, że na pewno ta rywalizacja będzie wzmocniona. Ta szeroka ławka, to jest niezwykle ważne w rundzie wiosennej. To będzie wszystko działało na korzyść Radomiaka, także tutaj trzeba pozytywnie chyba te ruchy ocenić. Tak mi się wydaje. Wspomniałeś tutaj właśnie o Grudniewskim, wspomniałeś o Mikołajczaku, mówiłeś o Cupriaku. To będą ci zawodnicy, którzy twoim zdaniem mogą, no, mówiąc kolokwialnie, robić te różnice? Ja myślę, że to jest bardzo trudne pytanie do odpowiedzenia na teraz. Ja myślę, że jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie tutaj jakby niepodważalnym takim pierwszym wyborem są zawodnicy, którzy już ten trzon kadry tworzą i to jest bardzo zdrowa, dobra sytuacja. Mamy Macieja Świdzikowskiego, mamy w perspektywie czasowej Leandro, który wróci do zdrowia. Jest też kilku innych zawodników, nie wiem, Mateusz Radecki, czy nawet Darek Brągiel, czy może Radek Mikołajczak. To są zawodnicy, od których można zacząć ustalanie wyjściowego składu i tutaj trener Jacek Magnuszewski ma komfort. Ja myślę, że bardzo dużo będzie zależało w tej rundzie wiosennej od zawodników, którzy mają ten skład, no nazwijmy to, uzupełniać, tak? Nie będą wyraźnymi liderami, ale będzie od nich zależało bardzo wiele, od ich dobrej formy, dobrej bądź złej. Ja myślę, że takie osoby jak Maciek Wasilewski na prawej stronie, czy kilku nowych środkowych pomocników, czy nowe postacie na skrzydle, czy nawet w linii ataku, może Krzysiek Robski się rozstrzela, tak jak to robił w sparingach. No tutaj na tych zawodników ja przede wszystkim liczę, bo na to, że Leo strzeli jeszcze kilka bramek, na to, że Maciek Świdzikowski będzie liderem, to tutaj chyba nikt nie ma co do tego wątpliwości. Jeszcze słowo powiem o Kamilu Kościelnym. To może być najlepszy transfer, tak mi się wydaje, po sparingach, po tym, co widziałem wcześniej w jego wykonaniu w Siarce Tarnobrzeg. No to jest zawodnik
Szapoba, klasa naprawdę bardzo duża, jak na drugą ligę. No dobrze, no to pytanie jeszcze trudniejsze, już może na zakończenie. O co gra Radomiak wiosną i w ogóle w tym sezonie, twoim zdaniem? To jest najważniejsze pytanie. I w zasadzie... Nie najtrudniejsze? Najtrudniejsze w zasadzie tak, chociaż w zasadzie wydaje się ono proste, bo Radomiak nie gra o awans jako taki, jako cel główny, tak? Natomiast no zobaczymy, jakie będą te pierwsze mecze i jak ułoży się sytuacja w tabeli, no bo jeżeli za 3-4 kolejki okaże się, że drużyny z czołówki wygrywają wszystko, no to może się okazać, że tutaj jakby sama sytuacja się wyjaśni i tylko Radomiak może w perspektywie powalczyć o to czwarte miejsce. Natomiast sami zawodnicy deklarują, że oni przyszli tutaj grać o awans, no więc jak to interpretować? Ja myślę, że trzeba tonować te nastroje, nie ma co się tutaj napinać, nie ma co rozliczać zawodników z tego, czy ten awans zrobili, czy nie. Traktujmy te deklaracje o awansie, czy ewentualnie osiągnięcie tego awansu jako taką miłą niespodziankę, jeżeli to się uda. A jak nie, to na pewno nie załamujemy rąk. Celem jest górna połowa tabeli, wyższe stypendia i wtedy wszyscy będą szczęśliwi. To wybiegnę myślami jeszcze w przyszłość. Już naprawdę ostatnie pytanie. Oglądałem ostatnio wypowiedzi prezesa Radomiaka Sławomira Stępniewskiego dla Canal Plus Sport i on tam takie zdanie wypowiedział, że za 15 lat Radomiak będzie grał w Ekstraklasie o europejskie puchary. Podzielasz tę opinię? Myślę, że ja bardzo lubię, jestem wielkim fanem pana prezesa Stępniewskiego i jego optymizmu, jego takiej chęci do tworzenia dobra tutaj w Radomiu. Mam nadzieję, że to się wszystko ziści, ale czy to się ziści? Nie wiem, bardzo bym chciał, żeby to się ziściło dużo szybciej niż te 15 lat. Dziękuję bardzo. Michał Szprendałowicz, Telewizja Dami, był naszym gościem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.